Dzień dobry, witamy na spotkaniu w ramach komiksowej Warszawy. Państwa i moim gościem będzie Tomek Niewiadomski. Ja nazywam się Daniel Hidryk i postaram się Tomka troszkę przepytać. Tak. Pierwsze pytanie, czy pan mnie słyszy? Nie, pierwsze pytanie to właściwie nie będzie pytanie, tylko taka myśl ode mnie, że w sumie bardzo się cieszę na to spotkanie, bo jak sięgnę pamięcią wstecz, to pierwsze spotkanie, które prowadziłem na imprezie komiksowej, to było spotkanie z tobą. 200 lat temu, kiedy Poznań był malutką osadą, tam się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o twoich komiksach. Tak było. Pamiętasz to? Tak jak przez mgłę, ale pamiętam. Tak. Dobra. Ja też to pamiętam przez mgłę, ale trochę pamiętam. To była jakaś fantastyczna impreza w ogóle. Chyba ligatura. Nie. Nie? Nie. Chyba jakiś pyrko, tak. Sporo wody upłynęło w Barcie i w Wiśle od tamtego czasu i spotykamy się znów. Nieco starsi, ale wciąż piękni, mądrzy i elokwentni, więc trochę teraz Tomek poopowiada o swoich nowych komiksach, a właściwie o komiksach, które właśnie ukazały się na polskim rynku staraniem wydawnictwa Kurt. No i jest to antologia, zbiór opowieści o Rachmanie i Kocie Sny. No więc Rachman już 30 lat temu się jakby pojawił w fantastyce i prawda, publikuje się go w różnych tam zinach i tak dalej. No i przyszedł czas, żeby już tak wszystko to zebrać do kupy, te wszystkie stare historyjki z fantastyki, plus jakieś takie niepublikowane historyjki. Tutaj są dwie takie 16-stronicowe historyjki, które kiedyś narysowałem i jakoś tak się stało, że one nigdzie nie wyszły ani w żadnym zeszycie, ani w żadnej antologii. No i stało się, jest ten pierwszy tom, gdzie wszystkie scenariusze są moje, ale powstaną następne tomy, bo żeśmy zrobili z Grześkiem Januszem dużo scenariuszy, dużo Rachmanów. No też z Maciejem Parowskim, świętej pamięci, też żeśmy zrobili trochę wspólnych komiksów. Poczekaj Tomku, poczekaj, pogadamy o tym. Zatrzymajmy się na roku 1994, nowa fantastyka, tam po raz pierwszy pojawia się postać Rachmana. Tak. Pamiętasz, jak do tego doszło? Tak, to znaczy ja tam właśnie 30 lat temu taki komiks zamieściłem bez Rachmana, ale już jak uznaję, że to jest taki Rachmanowy komiks, krótki, gdzie kosmita w ciele niemowlaka jakby zwiedzał Ziemię, był na wakacjach. No i to wyszło fantastycznie i wszystkim się tam w redakcji ten komiks podobał i było takie zapotrzebowanie na krótkie komiksy, które jakby były krótki komiks od jednej strony do trzech i żeby było zakończenie, puenta jakaś śmieszna. I jakby tam też byłem często, bo rysowałem ilustracje, to zostałem poproszony, żebym coś takiego wymyślił i żeby to był jakaś parodia z superbohaterów, no i żeby to było śmieszne, żeby to było tak jak komiks Andrzeja Mleczki. No i to jako jakiś sposób ten Rachman się narodził, tak? To też było tak, że no jakby była wyliczanka, że Batman, coś jakiś śmieszny Batman, no to Batman, Rachman, jakoś to tak wyszło. Rachman powstał w wyniku nieudanego eksperymentu, który prowadził jakiś naukowiec, myszka Miki na szczurach, no i powstał tam wybuch nuklearny i podczas tego wybuchu narodził się właśnie Rachman. No, origin godny prawdziwego superbohatera.
wszystko. Ja na początku narysowałem parę takich historii, że tam Ratman spotyka Klosa, Ratman spotyka jeszcze kogoś, ale w redakcji powiedzieli, że musi być, na początek to musi być Genesis, skąd to się wzięło. No i właśnie na pierwszy ogień poszedł ten Ratman Genesis i niektórym się to nie podobało, nie wiedzieli, o co chodzi, tak? Jakaś myśl, jakiś profesor, jakiś wybuch. No ale później w górze Ratman spotyka Klosa na Srebrnym Globie i ludzie to polubili. Ty pewnie czytałeś wówczas jakieś superbohaterskie opowieści, nie wiem, spod znaku DC czy Marvel? Znaczy ja w dzieciństwie, no to miałem jakby od kolegów, którzy mieli rodzinę za granicą, to miałem tam pojedyncze Spider-Many, Tchory, czyli to znałem. Raczej czytałem głównie te polskie, czyli Tytus Romek i Atomek, Kajko Kokosz, Torgal, no, Relaksy. Aczkolwiek lata 90. no to były czasy TM Semika, czyli też czasami kupowałem to, co wychodziły tam, Conan Barbarzyńca i Spider-Many. Czy to by miało wpływ na to, jak Ratman wygląda? Ratman ma pelerynę. Ale jest no jednak trochę innym bohaterem. No tak, to no, jakoś super bohater, to powinien mieć pan pelerynę, tak? No, jakieś uszy pożyczone od myszki Miki są chyba. No i najważniejsze, że ma wehikuł czasu, dzięki któremu się porusza i może spotykać znane osobistości z różnych czasów. Mhm. No właśnie, jest bohaterem innym niż wszyscy, nie ma supermocy, często posługuje się rewolwerem, karabinem maszynowym albo butelką wódki. I tak walczy ze swoimi wrogami. Tak, jeszcze czasami zdarza mu się mieć takie, bo kiedyś miał taki zegar, który komuś podarował i tego kogoś przeniósł w czasie do czasów dinozaurów, żeby go unieszkodliwić. Natomiast tak, no też jest tak, że on często spotyka przy alkoholu czy kawie w jakiejś knajpie jakiegoś ciekawego osobnika, który mu opowiada swoje życie, tak? No ja też czasami też takie miałem przypadki, że właśnie kogoś spotkałem i on opowiadał swoje życie, prawda? I to jest taki dobry pomysł na ta scenariusz. Ten, nie wiem, rower z zegarami zamiast kół służy Ratmanowi jako wehikuł czasu. Może go przenosić w czasie i przestrzeni, dzięki czemu Ratman spotyka bardzo, bardzo wielu ludzi znanych nam z historii, albo przenosi się w jakieś w ogóle fantastyczne krainy. I chciałem Cię zapytać, skąd jakby brały się na to wszystko pomysły? Bo jakby, kiedy czyta się to w takiej zbiorczej formie i kiedy po prostu co dwie strony ten bohater trafia w jakieś inne miejsce, spotyka jakichś innych ludzi, te historie są jakoś zabawnie pokręcone, no to faktycznie jest takie wow, no, że jest tego naprawdę bardzo dużo i tak się zastanawiam, skąd brałeś na to pomysły po prostu? No, po pierwsze, no, w dzieciństwie dużo czytałem, dużo naglądałem się filmów, komiksów. No i siłą rzeczy zacząłem wymyślać swoje takie rzeczy. Po wehikuł czasu, no to zawsze bardzo mi się podobała ta Wellsa wehikuł czasu. No a to jeszcze tam w różnych komiksach przecież to się przenosi w czasie. No i to jest takie fajne, że można się przenieść w czasie. No ten Ratmana wehikuł czasu to wygląda dosyć siermiężnie takie. To jest taki jakiś krzywy rower, nie wiadomo co. Ale działa sprawnie, także na razie go nie zmieniam, może jak się Ratman nie usunie. Może jeszcze zajdę, proszę, to jest ciekawe. Dobra.
każda z tych historyjek pełna jest absurdalnego humoru, nonsensu, gier słownych, często zakończona jest jakąś trafną puentą. No trzeba się trochę nasilić, żeby coś takiego jakby stworzyć. Tak, ale miałem dobrych mistrzów, także tam jak się w dzieciństwie człowiek czytał Szpilki, no i te wszystkie komiksy z Tytusami, Kalkulkoszami, Tytorgale i no to jakby już się nauczył tego. Mhm. A jaki jest twój ulubiony komiks z dzieciństwa? Myślę, że Tytus i Kajko i Kokosz. Trudno to tak... trudno zrobić taką listę przebojów, bo strasznie dużo lubię komiksów z dzieciństwa, tak? Zbik też był dobry. Rachman ukazywał się w wielu miejscach, ja sobie wynotowałem, Nowa Fantastyka. W Świerszczyku też się ukazywał w formie trochę ugrzecznionej. Czas Fantastyki, ostatnio w Akcie i zeszytach komiksowych. Jakby nie patrzeć, no Rachman na polskiej scenie komiksowej funkcjonuje od 30 lat. Nie czujesz jakiegoś takiego znużenia już tą postacią? No nie, może w pewnym momencie czułem, ale teraz absolutnie nie czuję. Okej. Chciałbym się na nim skupić teraz przez najbliższy rok, żeby po prostu wyszły te 4 czy 5 albumów grubych. Bardzo lubiłem innego twojego bohatera, mianowicie Rewolwer. Planujesz powrót tej postaci? Tak, znaczy Nerwolvera stworzyłem dlatego właśnie, bo Nerwolver chciał taką postać, która strzela i bardziej taka jest ruchliwa. A bo Ratman to wsiada na ten wehikuł, gdzieś tam leci i tak trochę taki pokraczny jest. A Nerwolver jest taki zwariowany, ruchliwy. No i na potrzeby Rewolwera wymyśliłem taki zwariowany świat, że tam jakaś kuchnia wybuchła, powstał inny wszechświat. No ale wszyscy jakoś wolą tego Ratmana. Na początku twoich opowieści zawsze jest wielki wybuch. To jakby też podobno tak powstał wszechświat, że był wielki wybuch. No tak twierdzą, ale dokładnie to tam nie wiem jak to powstało. No ale powiedzmy, na dzień dzisiejszy jest tak, że zawsze to, żeby coś tam powstało, to musi być wielki wybuch. Być może odkryjemy coś innego, na przykład, że Ratman jest pół kotem, pół supermanem. W komiksie wszystko jest możliwe, no to patrząc na to, co robią tam w Ameryce z tymi bohaterami, że nagle zmieniają w ogóle całe te genezis i tak powiedzmy, no... Nagle może się okazać, że Batman jest kobietą, do tego czarną, w ogóle nie ma wspólnego z nietoperzami, tylko z czym innym. Okay. Batman ukazywał się też w albumach i znów sobie przeczytam o obrotach dział niebieskich, Marsjanie z globalnej wioski. No i krótkie albumiki Terror na wizji, gdzie jest Lord Hawks i kilka krótkich historii. Ile z tego wszystkiego zmieściło się w tym, no jakby nie patrzeć, opasłym tomie? No tutaj się zmieściły, z pierwszego albumu się zmieściły historyki, które do których ja napisałem scenariusz. Oprócz jednej, oprócz historyki o obrotach dział niebieskich, którą wstrzymałem, gdyż jakby postanowiłem dopisać dalszy ciąg do tej historii. Ona ma teraz trzy strony, ale ja zrobię tam więcej, bo miałem taki pomysł. Bo ta historyka była trochę taka od czapy, jakby chciałem coś zrobić, żeby do tytułu pasowało.
Natomiast jest też część z tego albumu Marsjanie z globalnej wioski, ale to jest wybór tak, gdzie tam rap ma się pojawia, bo ten album Marsjanie z globalnej wioski, to on trochę taki wyszedł trochę dziwaczny, bo to, tam politycy się pokazują, to tam jeszcze następny inny bohater Wolo. Teraz z tych Marsjan tak koncepcyjnie nie jestem za bardzo zadowolony. Będziesz to przepisywał od początku, tak? Czyli to, co było, nie będzie tego, czy po prostu zarysowujesz kontynuację? Nie, no to z Marsjan, z globalnej wioski, z tego albumu, no to już jest w tej książce. A ta reszta, no to może będzie coś tam przerysowane, skopiowane, stary pomysł, ale ulepszony. Powiedziałeś na początku, że większość jakby scenariuszy jest wymyślona przez ciebie, natomiast tworzyłeś też komiksy o Ratmanie we współpracy, a właściwie do scenariuszy Grzegorza Janusza i Macieja Porowskiego. Wolisz wymyślać sam, czy wolisz rysować do nie swoich scenariuszy? Znaczy przez długi czas miałem, ja lubię to i do swoich, i do scenariuszy Grześka, ale to trochę rozleniwiło mnie. No bo już miałem gotowy scenariusz, on to dobrze rozpisuje. No i jakby trochę te moje scenariusze trochę rzuciłem w kąt, zwłaszcza te moje to się zaczęły rozrastać, tak? To już nie były krótkie historyjki, tylko historyjki po 8 stron, 16. No i ja mam dużo takich szkicowników, zapisków różnych, gdzie po prostu zapisuję pomysły i cały czas te scenariusze rozbudowuję. Ale jak ja tworzę scenariusz, to jest strasznie dużo roboty, bo to trzeba ustalić, jaka kolejność kadrów, i tekst. I nad tekstem się najdłużej zawsze zastanawiam. Ten album, który właśnie się ukazał, oznaczony jest numerem 1. Ja szczerze powiedziawszy zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem tą jedynkę, bo jakby jest tu właściwie niemal wszystko, co znałem, jeśli chodzi o Batmana. Masz tyle, na ile jakby tomów zaplanowana jest ta seria? No, nie wiem, drugim albo trzecim tomem to będzie kolejne takie 200 stron. To będą komiksy wspólnie ze Grzegorzem Januszem. No i na kolejny tom też będzie moje scenariusze, które teraz właśnie rysuję. Część tam już krótkich to już też gdzieś tam powychodziła w zeszytach komiksowych czy w akcie. No i też komiksy do scenariusza Macieja Parowskiego też chciałbym wydać. Tylko że to jego z nim to, no to jakieś by wyszło 40-50 stron. Więc nie wiem, one będą dołączone do któregoś albumu pewnie, albo może, jakby, bo też z Maćkiem robiliśmy historyjkę Serce Drakuli, która się wychodziła w czasie fantastyki i w odcinkach. No i Maciek miał pomysł, żeby to kontynuować i zrobić z tego album. Ja nawet, on mi opowiadał, co tam ma się stać, że tam ten Drakula zbiera krew, ale coś, żeby uratować świat. Jakieś było takie niesamowite zakończenie, a to nie mogę sobie tego przypomnieć właśnie. Więc tak się zastanawiam, może by Grzesiek to jakby dokończył ten scenariusz o tym sercu Drakuli. Byłoby cudownie, gdyby to mogło się właśnie ukazać, tym bardziej, że
że ukazałoby się to teraz, nie? I jakby to dzieło Maćka, jedno z niedokończonych, byłoby, w końcu by się ukazało i trafiło do czytelników. No, myślę, że to jest super pomysł i byłoby dobrze, gdyby to się udało. Tak, byłoby dobrze. No to trzymam za to kciuki. Jeśli chodzi o Ratmana, to ode mnie chyba tyle. Chyba, że Państwo mają pytania z sali. Jeśli ktoś chciałby zapytać o Ratmana, to zachęcam. Bardzo proszę. Wcześniej słyszeliśmy o tym, że Ratman ukazywał się w wielu czasopismach o bardzo różnym profilu. Wobec tego zapewne wymagało to różnego rodzaju współpracy między tobą a autorem, a redaktorami. Jak się różniła ta współpraca w zależności od tego, gdzie się to ukazywało i może jakieś anegdoty z tego czasu przywołać? No, jak do czasu fantastyki czy fantastyki się rysowała komiks, no to było, prawda, czasami się przenosiło do fantastyki jakiś komiks i był, no nie, ten to nie pasuje, jest za słaby, tak? Albo czasami takie były jakieś cenne porady, że na przykład zmienić coś w tekście. No ale tam, no to jakby trzeba było trzymać poziom. Natomiast no... Co by tu... No też o Świerszczyku chyba było... No Świerszczyku tak, jeszcze tam w takim piśmie też dla dzieci też tam rysowałem, ale no to już było takie dla dzieci, tak. To znaczy takie słabe były, tak. W Świerszczyku też nie było dużo rzeczy. Ale w sensie były jakieś wytyczne dotyczące tego, co tam ma się znaleźć w ulicie? No nie, to ja już sam rozumiałem, że po prostu dla dzieci no to nie może być przemocy za dużo, tak, no kolorowe musi być i tak dalej. Nie miałem problemu. No, jeśli chodzi o anegdoty, no to kiedyś przyszedł list od rodziny Ratmanów, że protestują. Dzieci były przezywane, że są karykaturą myszki Miki. No ale teraz to okazało się, że mamy wspólnych znajomych i tam pan Ratman dostaje nawet zawsze jakiś egzemplarz w prezencie. Przechodzimy zatem do Kocich Snów. Mhm. To jest drugi twój komiks, który właśnie się ukazał. To są przygody misia, tak, z Ursusa. Twojego kota. Tak. Tak, znaczy no akurat tak się trafiło, że dostały mi się parka kotów Misio i Pysia, brat i siostra. One w zasadzie się urodziły na Mokotowie, no ale byś chciał w Ursusie całe życie ze mną. No i jakby zgłosiłem się do Kocich Spraw, pismo takie było, wychodziło, było w Empikach i tak dalej. Teraz to tylko jest jakaś tam na Facebooku. To jest chyba mają profil. I zaproponowałem, żeby takie właśnie krótkie komiksy robić, dwu-trzystronicowe. O przygodach Misia. No i wymyśliłem taką formułę, że Misio śni sobie i coś mu się tam śni i wtedy może podróżować, że tam zwiedzał Wenecję, zwiedzał Afrykę, tam jakieś różne rzeczy. Jedna z opowieści w ramach uniwersum Sandmana, napisana przez Neila Gaimana, Sen tysiąca kotów. Znasz tą opowieść? Nie, właśnie Neila Gaimana, Sandmana w ogóle nie znam. Znaczy znam, wiem co to jest, znam obrazki, ale nigdy tego nie czytałem. No to przeczytaj chociaż sobie tą jedną opowieść. Natomiast no, zauważam pewną zależność między Ratmanem a Kocimi Snami. Tak jak Ratman wsiada na regułę czasu i może się pojawić gdziekolwiek i kiedykolwiek, tak samo
mi się po prostu zasypia i we śnie przenosi się właśnie a to do pracowni Leonardo da Vinci, a to pod drzewo, pod którym śpi sobie Isaac Newton. I właściwie też może znaleźć się wszędzie. Tutaj z tą piękną parafrazą obrazu Leonardo da Vinci jest cieniutki. To są wszystkie historie, które udało ci się napisać? Wiem, że jeszcze narysowałem do zeszytów komiksowych o kocie Adama Ruska. To w zasadzie można było jeszcze dołączyć, tylko trzeba było pokolorować, o tym zapomniałem. Chyba jakieś może coś tam przeoczyłem, ale w zasadzie to już było wszystko, tak? Bo o tym ja rysowałem o tych kocik spraw mniej więcej półtora roku, tak? Później jakby zrezygnowali z tego. No, najlepiej jest jak jest jakieś pismo i się wtedy człowiek zmusza i rysuje tak co miesiąc i to potem rośnie i powstaje. A dlatego między innymi też zawsze rysuję do zeszytów komiksowych i do aktu, bo jest jakieś takie motywujące.